Zatytułowałem dzisiejszy odcinek 40 lat, a kasy brak, nie chcesz tego. No i zgodnie z obietnicą poruszę dwie ważne sprawy. Grupie młodszych widzów podpowiem, co robić, by po 40 nie obudzić się z ręką w finansowym nocniku, a widzom w wieku 40+ podpowiem, jak wyjąć rękę z nocnika i iść do przodu. Załóżmy, że ogląda nas teraz młody, 20-letni człowiek, który za chwilę ukończy formalną edukację i zacznie zarabiać pierwsze pieniądze. Jaki taki minimalny zestaw porad finansowych podrzuciłbym takiej osobie? No oto one. Pierwsza sprawa. Musisz pamiętać, że są tak naprawdę dwa takie najbardziej podstawowe źródła bogactwa, czy też źródła, z których biorą się pieniądze. Po pierwsze z pracy, po drugie z kapitału. Praca jest super, możesz zarabiać coraz więcej, prawdopodobnie będzie to najważniejsze źródło twojego dochodu, ale praca ma pewien problem. Nie możemy jej wykonywać do końca życia i im jesteśmy starsi, tym słabiej nam to wykonywanie idzie. Dlatego musimy sobie zbudować pomocnika i tym pomocnikiem jest kapitał. Czyli już od najmłodszych lat musisz sobie budować z boku pomocnika, czyli oszczędności, czyli kapitał, który najpierw będzie generował dla ciebie jakieś nieistotne grosze w odsetkach, ale im będzie większy, im będzie rósł i więcej czasu temu poświęcisz, tym więcej tego kapitału będzie i tym więcej będzie zysków i odsetek, który ten kapitał dla ciebie wypracuje. I ten kapitał najpierw będzie pracował dla ciebie, stopniowo zastępując twój dochód i w pewnym momencie tak naprawdę będziesz mógł już pracować tylko dla przyjemności. Jeżeli jesteś młody, to jest naprawdę piece of cake. To jest proste, bo masz mnóstwo czasu, żeby tego dokonać. Tylko musisz trzymać się zasady, którą pokazałem w trzecim punkcie. Czyli najpierw zapłać sobie. Jak dostaniesz nawet tę pierwszą wypłatę, nie oddawaj natychmiast tych pieniędzy innym ludziom, tylko musisz część zostawić sobie. Zdecyduj, ile procent zarobionych pieniędzy jest dla ciebie, a ile oddajesz innym. Możesz zacząć od przysłowiowych 10%, od takich standardowych 10%, potem to powiększać, ale miej ten nawyk, że jakąś część natychmiast zostawiasz dla siebie. Czyli najpierw płacisz sobie, dopiero potem innym ludziom. Jak tylko wpłynie przelew na twoje konto, tam już powinno czekać automatyczne, to jest czwarty punkt, automatyczne stałe zlecenie, które wysyła twoje pieniądze, czy to na odrębne konto oszczędnościowe, czy na jakieś IKE obligacje, czy w inne miejsce, w jakie. O tym możesz przeczytać na moim blogu. I ostatnia sprawa, nie konsumuj na kredyt. Czyli co by się nie działo, waliłoby się, paliło, nie konsumuj na kredyt, nie kupuj na kredyt rzeczy, które tracą na wartości. Jedyny sensowny kredyt dla klienta prywatnego to jest kredyt hipoteczny, bo kupujesz nieruchomość, której wartość w czasie ma szansę rosnąć, ale wszystkie pożyczki okazjonalne, wszystkie inne bzdury to jest wciąganie cię w pętlę zadłużenia. Nie rób tego, bo to będzie drenowało twoją kieszeń. I ostatni punkt, jak już zrobisz te wcześniejsze, sięgnij po Finansową Fortecę, bo to jest książka o tym, że jak już masz oszczędności, to jak je mądrze, krok po kroku pomnażać i inne moje materiały na blogu, tam będziesz wiedział, co robić dalej. Ale jeżeli nawet teraz ogląda nas jakiś 20-latek, i widzi mnie po raz pierwszy i być może po raz ostatni i nigdy więcej nie zajrzałby do moich materiałów, ale wykona te pierwsze punkty, to jestem przekonany, że z każdym kolejnym miesiącem taka osoba będzie w lepszej sytuacji finansowej i z całą pewnością w wieku 40 lat brak kasy nie będzie takiego 20-latka, wtedy 40-latka żadnym zmartwieniem. No ale jeżeli sięgniesz po ten ostatni punkt, no to będziesz jeszcze mógł bogacić się szybciej i bardziej świadomie. I to tyle. Naprawdę, w telegraficznym skrócie, jak się tak zastanawiałem, co takiemu 20-latkowi doradzić, to zrób te rzeczy i jesteś naprawdę w lepszej sytuacji niż 99% innych osób. No dobra, ale teraz przejdźmy już do naszych starszych, tak? Co zrobić, gdy mamy 40 na karku i nie jesteśmy zadowoleni z naszej sytuacji finansowej? No cóż, do takiej sytuacji można podejść na dwa sposoby. Po pierwsze, powiedzieć sobie, że jest już za późno i że niczego nie da się zrobić, albo że w Polsce nie ma szansy na zbudowanie kapitału i że jesteśmy skazani na kiepską sytuację finansową. No i wtedy za kolejnych 10 lat, w 50 czy 55 urodziny będziemy mogli z uznaniem poklepać się po ramieniu i powiedzieć sobie: ha, miałem rację, niczego nie dało się zrobić. Byłem biedny, jestem biedny, no i będę biedny. Jeżeli ktoś ma takie podejście do sprawy, a niestety cały czas spotykam mnóstwo osób, które właśnie w ten sposób do tego podchodzi, to ja całkowicie się zgadzam. W ich sytuacji nie da się zrobić nic. Ale można ten temat ugryźć nieco inaczej. No i tak sobie myślałem, co ja bym robił, gdybym wciąż nie był zadowolony ze stanu moich finansów. I podzielę się z wami teraz moim podejściem do tej sprawy, które wynika z trzech spraw. Po pierwsze, jakieś 12 lat temu tonąłem w ogromnych długach i dałem radę nie tylko z nich się wygrzebać, ale zapewnić też finansową wolność mojej rodzinie, więc bazuję nieco na własnych doświadczeniach. Po drugie, tych 8 lat, odkąd prowadzę blog i zawodowo zajmuję się finansami osobistymi, pozwoliło mi zaobserwować, jakie osoby z mojej społeczności osiągają sukcesy i idą do przodu, a które niestety buksują w miejscu. Trzecia sprawa. Nieustannie się rozwijając i studiując materiały i badania dotyczące skutecznego działania, dość dobrze wiem, co i dlaczego działa. I największym wyzwaniem dla mnie dzisiaj jest ubrać to w jakieś kilka punktów takiej konkretnej esencji, ale mimo wszystko spróbuję i wiem, że siłą rzeczy prześliznę się tylko po powierzchni tego problemu, ale chociaż trochę postaram się podpowiedzieć, co ja bym robił, wiedząc to, co wiem i opierając się na własnym doświadczeniu. To pierwsza, najważniejsza sprawa. To, co widzicie na slajdzie. Przede wszystkim rozprawiłbym się z obawami o to, że jest za późno. Skoro dzisiejszy 20-latek na studiach medycznych za dekadę będzie świetnym kardiochirurgiem, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dzisiejszy, może nieco sfrustrowany, żyjący od pierwszego do pierwszego 40-letni nauczyciel matematyki w podstawówce był za dekadę rozchwytywanym ekspertem od uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji zarabiającym setki tysięcy złotych. Z góry przepraszam za te konkretne zawodowe przykłady. One są czysto przypadkowe i służą jedynie lepszemu zilustrowaniu problemu. Ale nieważne, gdzie jestem dziś. Dekada minie tak samo mi, jak temu 20-latkowi. Może z tą różnicą, że jestem bardziej dojrzały, mniej naiwny. No i nie będę musiał zmagać się z wyzwaniami takimi jak zakładanie rodziny, a zatem pod tym względem, szczerze mówiąc, mam zdecydowaną przewagę. A zatem kolejny punkt, nigdy nie jest za późno, by zmienić kurs. Druga sprawa. Wiem, że to, gdzie jestem dzisiaj, wynika co do zasady z dwóch prostych rzeczy. Po pierwsze, z okoliczności, na które nie miałem wpływu, a po drugie, z mojego działania w obliczu tych okoliczności, na które wpływ mam 100%. Jeśli chodzi o okoliczności, czy jak mówią niektórzy, posiadanie szczęścia czy pecha, zdaję sobie oczywiście sprawę, że zdarzają się wyjątkowe i obiektywnie rzecz biorąc niezwykle trudne sytuacje. Ale to dotyczy bardzo nielicznych osób. Zdecydowana większość przypadków to zwykłe marudzenie i rozczulanie się nad sobą i wiem, co mówię, bo sam czasami łapię się na takim marudzeniu. I wiecie, co wtedy robię? Odtwarzam sobie wywiad, który przeprowadziłem z Marcinem Świerczyńskim, jednym z czytelników naszego bloga, który z sukcesem prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi IT dla klientów z całego świata, a w wolnym czasie, uwaga, w wolnym czasie prowadzi śląską grupę programistów języka Java, Silesia JUG oraz organizuje różne eventy. Ale dlaczego akurat ta rozmowa daje mi kopa? Marcin od urodzenia choruje na zanik mięśni i to się objawia tym, że jest mocno niesamodzielny, nie jest w stanie samodzielnie zjeść posiłku czy nawet unieść kubka z herbatą i właściwie jedyne, co jest w stanie zrobić, to korzystać z komputera. Ale zanim do tego komputera zasiądzie, najlepiej przeczytam wam taki fragment z naszej rozmowy. Cały czas potrzebuję, żeby ktoś był obok i pomagał mi właściwie w większości czynności życiowych. Każdy dzień zaczynam od różnego rodzaju zabiegów, które pomagają utrzymać mi się w takiej formie, w jakiej jestem. Rano zajmuje to około 2 godzin, czyli żeby zacząć pracę o 9 czy przed 9, muszę wstać o 6. Praca to jest ten czas, który pozwala mi faktycznie zniknąć, zanurzyć się w niej, aż do momentu, w którym prawdopodobnie będę potrzebował inhalacji, bo mam też problemy z oddychaniem. Prawdę mówiąc, po pracy wszystkie zabiegi zaczynają się od nowa. Łącznie zajmują około 5 godzin dziennie. Staram się wykorzystywać ten czas tak, żeby równolegle robić coś innego, czyli na przykład czytać książkę albo kiedy się nie da, bo są takie sytuacje, że nie jestem w stanie tego robić, słuchać podcastów albo audiobooków. To są obiektywne, trudne okoliczności. Dlatego warto na te nasze trudne sytuacje spojrzeć z odpowiedniej perspektywy i zrozumieć, że dopóki oddychamy, dopóki jesteśmy w miarę zdrowi, dopóki mamy głowę na karku i autentyczną chęć do działania, to bardzo dużo zależy od nas. Dlatego zostawmy okoliczności, bo na nie nie mamy wpływu, ale mamy za to ogromny wpływ na to, jak na te okoliczności reagujemy i co w ich obliczu robimy. Dlatego skupiamy się na tym, co tutaj jest na czerwono, na działaniu. Tylko że tak naprawdę, skoro mamy 40 i ciągle nie mamy pieniędzy, no to my już działaliśmy i działaliśmy nie do końca we właściwy sposób. Zatem teraz musimy zacząć działać z głową. Z głową, czyli w sposób inny niż do tej pory. I jest taka fajna książka, Zasady Raya Dalio. Ray Dalio to jest miliarder, właściciel potężnego funduszu hedgingowego, niesamowicie skromny i mądry człowiek. On napisał taką ciekawą myśl w swojej książce, że każdy z nas pełni w życiu dwie role. Takiego pracownika i architekta. I niestety zwykle zapominamy o tej drugiej roli i angażujemy się na maksa w bycie tym pracownikiem, w wykonywanie wszystkich naszych zadań, a bardzo mało czasu poświęcamy na to, żeby być tym świadomym architektem naszego życia i w świadomy sposób planować to, co chcemy osiągnąć, to, co chcemy zrobić. Dlatego koniecznie musisz być architektem, tylko że architekt potrzebuje czasu. I tutaj taka podpowiedź, słuchajcie, złota godzina. Ja mam na półce kilka dzienników zapisanych swoimi myślami i przemyśleniami. Radek Kotarski, którego pewnie oglądaliście, również praktykuje taką złotą godzinę, czyli to, żeby codziennie, może być to nawet 30 minut, usiąść i w świadomy sposób zastanowić się, co chcemy zrobić, jakie są nasze plany, jak to nasze życie w mądry sposób zaprojektować. Bo jeśli ty nie będziesz architektem i nie będziesz tego robić w świadomy sposób, to ktoś inny, kto jest architektem swojego życia, będzie to robić za ciebie, tylko że pod kątem swoich, a nie twoich potrzeb. Dlatego taka złota godzina dla architekta, tak bym to nazwał, to jest absolutnie niezbędne, żeby sobie to wszystko sensownie poukładać. No i oczywiście tutaj za chwilę nam wjeżdża wymówka, że nie mamy czasu, ale to też jest tylko wymówka, bo każdy z nas ma 24 godziny na dobę. Ja sobie tak z ciekawości sprawdziłem dzisiaj, ile czasu trwają różne seriale, bo zdarzają mi się takie, wiecie, rozmowy ze znajomymi. Niektórzy z nich mówią, że no, tak sobie im się układają różne rzeczy, ale za chwilę możemy dyskutować o różnego rodzaju ciekawych serialach i co tam w nich słychać. No i tak, słuchajcie, Dr. House, 130 godzin, mówię tam te wszystkie odcinki i sezony. W garniturach 97 godzin. Gra o Tron, super serial swoją drogą, 70 godzin. Breaking Bad, 49 godzin. Dom z papieru, 24 godziny. Nie mówię tego po to, żeby zniechęcić was do oglądania seriali. Sam lubię to robić. Ale jeżeli masz czas na poświęcenie 70 godzin na obejrzenie serialu, to tym bardziej powinieneś mieć czas na to, żeby twój architekt miał chwilę na to, żeby zaprojektować twoje życie, bo inaczej po prostu nie będziesz wiedział, co się dzieje i ono będzie wypadkową całkowitego przypadku. Kolejna bardzo ważna sprawa. Zdefiniuj swój najbliższy cel. Słuchajcie, tutaj nie będę wchodził w szczegóły, bo znacie to doskonale. Znacie mój plan 10 kroków. Znacie wiele innych rzeczy, o których mówię, co należy w zależności od sytuacji finansowej zrobić. To, co chciałbym wam powiedzieć, to żebyście się nie przejmowali tym, ile tam lat wam zostało do emerytury. Jaką stopę zwrotu musicie osiągać, jeżeli chcecie mieć 1 000 000 złotych na emeryturze. To nie tędy droga. Trzeba się skupić po prostu na najbliższym celu. Dokładnie przemyśleć, w co wpakujemy teraz swoją energię i skoncentrować się tylko na tym jednym, jedynym celu. Jak walczę z długami, to nie obchodzi mnie, czy odkładam w tym czasie na emeryturę, bo i tak nie dam rady tych dwóch srok złapać za ogon i nie ma to najmniejszego sensu. Jak buduję fundusz bezpieczeństwa, to nie myślę o nadpłacaniu kredytu, bo to jeszcze nie ten moment i tak dalej, i tak dalej. Więc interesuje nas ten najbliższy cel, precyzyjne jego zdefiniowanie i działanie, żeby go osiągnąć. I jakby ktoś z was szukał, być może nie znacie tego jeszcze, plan 10 kroków na blogu znajdziecie sobie taką ogólną propozycję, jak można sobie po kolei różne cele finansowe poukładać i w jakiej kolejności je realizować, żeby to wszystko miało sens, szło łatwo, lekko i przyjemnie. I to jest dokładnie ten plan, który ja realizowałem, dbając o finansowe bezpieczeństwo mojej rodziny. I wreszcie ostatnia sprawa, skoncentruj się na tym jednym celu, czyli nie rozpraszaj się na te różne rzeczy. No, ale żeby tak nie teoretyzować, to pokusiłem się jeszcze o taki przykładowy scenariusz. I zmotywował mnie do tego Michał Zalewski, który zostawił taki komentarz pod zapowiedzią dzisiejszego spotkania. Z dotychczasowych twoich wypowiedzi zawsze nasuwał mi się jeden wniosek, że ja nie mam szans na posiadanie sensownych zasobów finansowych. Mam wrażenie, że twoje porady odnośnie pomnażania kapitału skierowane są do dość wąskiej grupy osób. Tu od razu mi się zapala czerwona lampka, no bo nie wiem, jak zasady typu wydawaj mniej niż zarabiasz, zbuduj sobie poduszkę bezpieczeństwa, nie zadłużaj się, jak to może dotyczyć mniejszości osób. No, to są po prostu zasady uniwersalne. Metody dochodzenia do tego mogą być różne, ale zasady to zasady. I później Michał pisze tak. Jest duża część społeczeństwa, która w wieku tych 40 lat nie wie, do czego się nadaje, jakie ma umiejętności, mocne i słabe strony, a do tego żyje w stereotypach, które niezmiernie trudno przełamać, nawet jeśli zostaną przez ciebie uświadomieni. Świadomość nie oznacza uzdrowienia. John Eldredge, czy tam chyba Eldredge to się czyta, Droga dzikiego serca. 100% zgody. Świadomość nie oznacza uzdrowienia. Ja to parafrazuję mówiąc, wiedza to raptem 20% sukcesu, 80% to jest solidne działanie. Więc żebyśmy nie zostali w tej sferze czysto teoretycznej, rozwinę tych kilka punktów, o których mówiłem na tym konkretnym przykładzie. I jak ja bym do tego, słuchajcie, podszedł. Mam 40 lat i trochę mi smutno, bo ciągle jestem niezadowolony z mojej sytuacji finansowej, mam mało oszczędności i pracę, której nie lubię, nie rozwijam się, mało zarabiam. W dodatku nie wiem, do czego się nadaje i jakie mam mocne i słabe strony, czyli mam te problemy, o których pisał Michał. Co robić? Po pierwsze, dociera do mnie, że robiąc to, co zawsze robiłem, za 10 lat będę dokładnie w tym samym miejscu. Już w pierwszym wpisie na moim blogu, słuchajcie, cytowałem Einsteina, który podobno powiedział, że ciągłe robienie tych samych rzeczy i oczekiwanie innych rezultatów to definicja szaleństwa. No, nie jestem szalony, zatem czas zmienić kurs. Przede wszystkim przestaję winić okoliczności, szczęście i pecha, bo zawsze znajdę ludzi, którzy mają ode mnie 100 razy trudniej, a dają radę. Marcin Świerczyński to jest przykład. Jak ktoś mówi, że ciężko jest w Polsce, ja mówię, nie, kochany, ciężko to jest w Korei Północnej, ciężko jest w Afganistanie. Ty masz jak pączek w maśle. I poza tym porównywanie się z innymi to jest droga donikąd. Co z tego, że większość społeczeństwa coś tam marudzi, że się nie da? Większość ludzi nie zna się na finansach i nie wiedzą, co robią. Dlatego pora wyjść z tej większości. Mnie interesuje tylko porównywanie się z samym sobą. Czy za rok o tej porze będę w lepszej sytuacji niż dzisiaj? No i załóżmy, że znam blog Finanse bardzo osobiste, że wiem, że skuteczne dbanie o finanse sprowadza się do 3 prostych filarów, czyli do trzymania wydatków pod kontrolą, zwiększania zarobków i mądrego pomnażania nadwyżek. Znam też plan 10 kroków Marcina, ale jakoś mi nie idzie. No i załóżmy sobie jeszcze, że tam wydatki w miarę kontroluję, bo to jest proste, ale najbardziej doskwierają mi niskie zarobki. No właśnie, niskie zarobki, no. Skoro ja nie wiem, do czego się nadaje i w czym jestem dobry, no to pewnie dokładnie takie same pytania zadaje sobie mój pracodawca. No ale kurczę, mam w końcu 40 lat, więc pora wydorośleć, ściągnąć krótkie spodenki i wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Na szczęście ciągle oddycham, jestem zdrowy i przede wszystkim mam głowę na karku. No to pora zacząć z tej głowy używać, czyli dojść do głosu temu naszemu architektowi. Ale architekt potrzebuje czasu na skoncentrowaną pracę. Dlatego od dzisiaj koniec z wieczornym skakaniem po odmurzających kanałach telewizyjnych, które kradną mi czas i wysysają życiową energię. Przestawiam swój rytm dobowy tak, że idę o godzinę wcześniej spać, dzięki czemu każdego ranka pojadę sobie o świcie do biura i zanim inni się w nim pojawią, spędzę wspaniałą złotą godzinę na świadomym projektowaniu swojego życia i moich finansów. I jak zacznę to robić, to już pierwszego dnia okaże się, że istnieją świetne narzędzia pomagające sprecyzować, w czym jestem dobry. Robię sobie na przykład darmowy test Myers-Briggs, czyli test 16 osobowości i zapoznaję się z kilkustronicowym opisem na mój temat. Potem za raptem $50 robię sobie kompletny test Clifton Strengths. I oto po 40 latach otrzymuję pełną listę moich 34 talentów uszeregowanych od najbardziej dominującego do najmniej dominującego, a w dodatku z bardzo precyzyjnym, dostosowanym do moich cech opisem. Wow! 40 lat trzeba było na to czekać, nie? Ale się o sobie dowiedziałem. Ale to nie koniec, bo okazuje się, że jest jeszcze podcast Dominika Juszczyka zatytułowany Z pasją o mocnych stronach, który pozwala mi jeszcze lepiej zrozumieć, do czego najlepiej będę się nadawać. I wiem po czymś takim, w czym mam szansę być dobry i po raz pierwszy od wielu lat zaczynam czuć takie przyjemne mrowienie w brzuchu, będące wynikiem ekscytacji na myśl o tym, co jest przede mną. No to teraz pora zidentyfikować, jak mogę rozwijać się w tym kierunku. Dzisiaj jestem jeszcze w tym konkretnym temacie, w którym chcę być dobry, leszczem. Ale z każdym kolejnym tygodniem będę wiedział i umiał coraz więcej. Więc na razie na spokojnie daję z siebie wszystko w obecnej pracy i równolegle zaczynam przygotowania do przeskoku do nowej. Okej, przeskok do nowej. Co będzie mi tutaj potrzebne? Trzeba zrobić listę. I tak dalej, i tak dalej. To jest moim zdaniem jedyne podejście do sprawy. I jestem pewny, że dzisiaj ogląda nas sporo 40-latków i część z nich jutro rano zacznie działać, a za kilka lat dostanę od nich maila z informacją: Marcin, dzięki za tego kopa, przestałem się przejmować ograniczeniami, tylko zacząłem wykorzystywać moje talenty i działać, wdrażając w życie to, o czym piszesz, i po 5 latach jestem w świetnej sytuacji. Ale być może są też tacy, którzy powiedzą: to tylko tak się mówi, to jest za trudne, mi się nie uda. No i pewnie po wtorku z finansami przerzucą się na jakiś serial albo na ekscytującą polityczną debatę, a za 5 lat przyślą mi pytanie podobne do dzisiejszego, coś w rodzaju: mam na karku 50 lat i ciągle mało oszczędności. Co teraz mogę zrobić? Zastanów się, w której chcesz być grupie. Życzę Ci z całego serca, żebyś był w tej pierwszej, bo te zasady dbania o finanse, o których piszę, są naprawdę proste. Za chwilę będę odpowiadał na Wasze pytania dotyczące konkretnych rzeczy. Ale naprawdę, wiedza to jest 20% sukcesu. Cała reszta to jest działanie. I są sprawdzone metody działania, tylko musicie poświęcić po prostu na to czas. Musicie chcieć być tym swoim architektem, bo nikt tego za Was nie zrobi. Ani ja, ani żaden coach, ani żaden mentor. Musicie zrobić to sami. To tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Wszystkich 40-latków ściskam mocno i trzymam za Was kciuki. Pamiętajcie, że ta dekada następna minie Wam tak samo szybko jak 20-latkowi. I koniec już tego mojego gadulstwa. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.